Pomorska Kolej Metropolitalna to największa inwestycja infrastrukturalna samorządu województwa pomorskiego. Jednocześnie jest to pierwsza od ponad 40 lat całkowicie nowa linia kolejowa w Polsce i pierwsza w historii naszego kraju linia kolejowa wybudowana przez samorząd wojewódzki. Wzdłuż 18-kilometrowej linii PKM zlokalizowanych jest 8 nowych przystanków, z których 6 pełni funkcję węzłów integracyjnych. Linia PKM łączy centrum Gdańska z portem lotniczym imienia Lecha Wałęsy, rozgałęziając się dalej w kierunku Gdyni i Kościerzyny. Dzięki kolei metropolitalnej czas przejazdu z centrum Gdańska do jego peryferyjnych osiedli oraz na lotnisko skróci się ponad dwukrotnie w porównaniu z dotychczas dominującym transportem drogowym. Ponadto dzięki połączeniu z już istniejącą siecią transportową nowa linia PKM umożliwi po raz pierwszy od II wojny światowej kolejowe połączenie Gdańska z Kaszubami. Pomorska Kolej Metropolitalna łączy się bowiem z istniejącą od ponad 80 lat linią kolejową 201 Gdynia-Kościerzyna. Obsługujące nową linię PKM pociągi zatrzymywać się więc będą również na wszystkich stacjach i przystankach kolejowych położonych przy linii 201. Na odcinku pomiędzy Rębiechowem i Gdynią Główną planowana jest też budowa 3 dodatkowych, nowych przystanków PKM. Jeden z nich powstanie w Gdańsku-Osowej, natomiast 2 pozostałe, Karwiny oraz Stadion, na terenie Gdyni. Pierwotnie ich budowę planowano w kolejnym etapie projektu PKM do 2020 roku. Jednak dzięki wydanej w lutym 2015 roku przez Komisję Europejską decyzji o zwiększeniu unijnego dofinansowania projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z 70 do 85% powstaną one 4 lata szybciej, już w 2016 roku. Jako pierwszy z nich powstanie przystanek PKM Gdańsk-Osowa, położony w bezpośrednim sąsiedztwie starego przedwojennego dworca kolejowego. Prace przy budowie tego przystanku już się rozpoczęły. W pierwszych miesiącach 2015 roku powstały m.in. jeden z 2 160-metrowej długości, 2 krawędziowych peronów oraz połowa tunelu, którym pasażerowie dostaną się na perony PKM. Analogicznie jak w przypadku pozostałych 8 przystanków PKM, również w Osowej zastosowane zostaną charakterystyczne dla kolei metropolitalnej elementy zadaszenia w stylu tzw. czerwonej wstążki. Główne wejście na przystanek PKM Gdańsk-Osowa od strony ulicy Barniewickiej posiadać będzie czerwoną wiatę z perforowaną grafiką na ścianach bocznych. Natomiast drugie wejście od strony ulicy Letniskowej zadaszone będzie mniejszą, przeszkloną wiatą, podobnie jak oba wyjścia z tunelu na peron. Podziemny tunel o długości prawie 60 metrów i szerokości 6,5 metra pozwoli na bezkolizyjne przejście pasażerów pod torami kolejowymi zarówno na perony, jak i na obie strony linii kolejowej 201. W znacznym stopniu ułatwi to mieszkańcom dostęp do nowego przystanku PKM, gdyż dotychczasowe, najbliższe, bezpieczne przejście przez tory znajduje się ponad 800 metrów dalej. Projekt przewiduje także wybudowanie placu dworcowego, który pełnić będzie funkcję łącznika pomiędzy budynkiem starego dworca PKP a nowym przystankiem PKM.